Witam Was w kolejnym odcinku na mojej gospodarce. Moi drodzy, dzisiaj ogromny budżet przeznaczony, jak sami widzicie, po naszym saldzie. Nie mamy pieniędzy. A dlaczego? Za jaką to sprawą zostało tak zrobione? Dlaczego? Dlatego, że zostało zakupione przeze mnie beczka do wody i mleka. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że chcę kupić beczkę 2 w 1. Tak też znalazłem na Welixie beczkę, która nie była to co prawda tania beczka, prawie 20, bodajże 9 tysięcy chyba za nią zapłaciłem. Jakoś tak, nie pamiętam. Prawie, no wszystkie pieniądze jak widzicie zostało nam, więc ciężko. Tak, 29 tysięcy zapłacone było za nią, tam z groszem, więc no mam nadzieję, że to się nam to jakoś zwróci w postaci: panie, gdzie pan tu wychodzisz? Chcesz, żebym pana rozjechał? Skurwysynu, jak można inaczej powiedzieć? O to waszym oczom się ujrzała beczuszka, piękna beczuszka, moi drodzy. Także jedziemy, najpierw ją zapełnić. Oj, źle zrobiłem. Tyryryty. Musiałem. Dobra, zrobimy sobie większe koło z nią, bo ona jest. No właśnie. Tu z nią będzie problem. A znaczy nie będzie problemu. Kurwa, ci ludzie to też nie umieją łazić chyba. Dobra, wjedźmy sobie od razu też tutaj. Jak ja tutaj mam zjechać z tą beczką, proszę mi powiedzieć teraz. No właśnie. Dobra. Jedź, buraku. Kurwa mać. Zjeżdżasz z tej drogi, kurwa, czy nie? Lumpie. Dobra. O ty kurwa, chuju. Czego tu tak blisko podjeżdżasz? Buraku jeden z drugim. O Jezu. Kurwa, nie będę pierdolił. Panie, zjedziemy. Nie. Jak tu się napełniało? Nie wiem, czy to właśnie. Czy ja nie powinienem głębiej wjechać? Czekajcie. Muszę zobaczyć na mapie, gdzie jest. Skup Umirka. Kurwa, nie tu ten punkt jest czerpania wody, bo on jest tam. Dobra, bo mi się popieprzyło. Nie w tą kolejną. To jest tu. Tu jest punkt czerpania wody, okej. Okay. Się popierdoliło. Przepraszam. Teraz pytanie.
O jest, widzicie. Czyli po prostu. Dobra. Nie pobrało mi nic chyba. Albo pobrało. Nie wiem. Trudno, no, ludzie. Ludzie to ludzie, no. Wąskie ulice są to po prostu. No zobaczcie, jak ja bym się nawet tutaj tak zmieścił do krawężnika. Lekko, o. Czy jestem w stanie wyminąć? No raczej chyba nie. No. Zobaczcie. No. No nic, no. Trochę dzisiaj jak pirat jeżdżę drogowy. No ale to... Trudno, no się mu zdarza, tak? Zobaczymy, co tam u naszych trzech, jak one tutaj, 4000 obornika, czystość, trawa jeszcze jest, teraz im wodę damy, to będzie gnojówka i mleko się robiło, także spoko. Słomy mają, trawy mają, ale przydałoby się siano kończyna, siano z lucerny, pelet. I kiszonka, musimy gdzieś kupić, no, kupić na razie to nie mamy co kupić, bo nie mamy na co, nie mam pieniędzy. A już jesteśmy w banku zadłużeni, wam powiem na jaką kwotę, 120 tysięcy. No, nie za wesoło jest, moi drodzy, a zadłużamy się, a nic nie robimy w kierunku takim, żeby to właśnie nam schodziło. Tak naprawdę wam powiem. Do lewej, do prawej, od razu do lewej. Okej, trochę do prawej, trochę do lewej, wjedziemy. No właśnie. Oj. Dobra, cofniemy sobie. Tupie. O Boże, teraz to będzie to, co... To, czego nie lubię. Ale bo może się uda. A jednak się udało, dobra. No, halo. Jak ja mam? Czekajcie chwilę. Czekajcie, może tu muszę tyłem wjechać. A nie, dobra, napełnia się. Tylko, że to się nie... Tu nie pokazuje. Czyli zostało nam troszeczkę tej wody, szczerze. Dobra, już nie będę jechał. Teraz powinna nam się czystość pojawić. Tak jest i wydajność. Okej. Te kury to robią tego obornika co chwilę. Dobra, wjedziemy sobie, tylko ten, ja bym sobie ten sprzątnąć muszę. Co jest? A, już wiem co. Czekajcie, to było, nie, a? Tylko...
Dobra. I sprzątamy, moi drodzy. To jest kiszanka już tu. O kurczę, proszę. Okej. Gdzie ja tą kiszankę teraz? No właśnie. Będzie zrobić poza odcinkiem 24. Dobra, mamy 100% czystości. Dobra, wiecie co? W sumie jakby nie patrzeć. Tu jest słoma. Tutaj są te nasze drapki. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze jedną belkę, tam zaniosę im. Zaniesiemy im tą jedną belkę. Mamy 7? Mamy 7, dobra, super. Ale nie ma miejsca na składowanie tego. Jest mało tej kiszonki teraz. Dobra, zróbmy. Słuchajcie, X, tak jest. To było C. Tak jest. I teraz... Tu gdzie mogę to składować, bo to... Wiecie. Chyba, że w środku, może w tym? A, będzie mi to śmierdzieć, cholera. Tu myślę, że tak. Tu taki kawałek jakiś wyznaczyć. Tylko teraz tak. O. Albo tu zrobić taki plac. O, widzicie? Mamy plac zrobiony. I tutaj to spodować, póki co. No i dobra. Tu jest, tu mamy. Już tego nie będziemy składali. Dobra, możemy zrobić rozsiewanie teraz. Bo tutaj nasze pole wymaga, trzeba trochę się teraz polami zająć, moi drodzy. Jajka jak są? Co ty gadasz, że jaja są takie? Teraz na spadku jest, cholera. Nie mamy tych jajek, szczerze mówiąc. Ale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. L plus 50. Dobra, to jedziemy jaja sprzedać w takim wypadku. Najpierw. Jeżeli jest taka cena, to... Tu nie ma co, podpinamy. Tylko wiecie co? Chyba nie, ja zrobimy sobie inaczej. Wyłączymy, tepnę się do naszego samochodu. Przyjadę samochodem. Bo szybciej będzie po prostu, to jest raz, a dwa, że... No, że potem się nie przepinę znowu z tą przyczepą. Jak to jest, złóż ją. Czekajcie. A nie, dobra, a ja bym chciał... Czy ja muszę tu teraz ręcznie zamykać? Jak to jest? Nie. Elo. A, dobra, bo ta przyczepa nie jest ubrana wcale pod uwagę, okej. Dobra. No nic, ciśniemy jeszcze szybko sprzedaż jajek. I to myślę, że będzie tyle w tym odcinku.
Można by to było przenieść, ale to za dużo chodzenia jest z tym. Poza tym wiem, że jak się zmieni, jak się raz wrzuci, to już potem cena się zmniejsza drastycznie, dlatego gnamy. Jestem ciekaw, ile była maksymalnie ta cena. Bo może, że to możliwe, że 2000 to jest mało. Tam te 200 na przykład, tak? No ja w tym momencie muszę sprzedać, żeby coś zarobić. Czekajcie. Ja zrobię tak. Odstawię sobie tą szczepę. Bo ta szczepa na razie nie jest mi tutaj potrzebna. Ja zawrócę. Zawrócę. Okej. Okay, otworzymy sobie przyczepę i ustawimy się tu tak. I dobra. I ładujemy. Joja. Da się to jeszcze? No, nie wejdzie więcej jak dwa w poprzek. Trudno. Myślałem, że mi się uda dwa złapać. No nic. A ile takie jajko ma? To raczej chyba nie pokażę, co nie? Ile mam? No nie. Dobra. No tu nic. Ładujemy. Czekajcie, może światło cyknę. Bo to jest 15. Dobra. Miałem trochę tych. Dobra, nie będziemy się, że tak powiem, bawić, tylko się wrzuci to raz, dwa. O! Panie! Tak to mi proszę pan nie robić. Dobra, ciach. Ciach. I tutaj się nam liczą. Ja sobie to później przewin, będę przewijał, będę sprawdzał, jak te ceny rosną. I czy to jest, że tak powiem, maksymalny ich wzrost, tych jajek, czy może jednak byłoby udać się więcej się zarobić na tym. Dobra. Samochód myślałem, że im się trzęsie, ale nie. Ła, przerzucone jaja. Jaja latały, moi drodzy. Latające jaja. Zgarniamy wszystko, bo jeżeli dwa koła, no to mamy tutaj jak najwięcej. Chcę jak najwięcej zarobku na tym mieć, tak? Więc bierzemy wszystko dosłownie. Nie czekamy, aż tutaj nam się wytworzy jakaś ilość. A mi się wkurzył, jakby było po 3000, nie? I że przegapiłem ten cykl jeden. 1000 do przodu. No, na paczce to jest, robi. To wtedy jest sens tego składowania, że tak powiem, nie? Cholera. Jajka będą potłuczone tam. Janek się wkurwi. No ale nic. Dobra, musimy jechać, bo trzeba zarobić. No to wiecie, jak to. Sprzedałem ciągnik, kupiłem za to inne rzeczy. Teraz kurczę, trzeba chociaż jakiekolwiek pieniądze za utrzymanie gospodarki mieć, bo to zaraz mi przyjdzie opłata. Dobra, sprawdźmy cenę. 2,86 na spadku jest dalej. Mamy czas na jeden ustawiony, więc dużo nie spadnie. Parę centów, że tak powiem.
Nie wystrzelą? Nie wystrzelą, dobra. Ostatnie dwa. Jedziemy z tym koksem, jak to się potocznie tutaj mówi. Dobra, jeden. I ostatni. Złapałem w powietrzu. Ostatnią paczkę, panie. Dobra. L. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy. Wiadomo, że łatwiej by było na przyczepkę ładować większa, ale... Jest tu co prawda obok niedaleko, więc... Pociśniemy sobie trochę i to będzie, poczekajcie. Tutaj ta brama. To jest ta? Tak, tutaj. Okej. I ona się wiedzie jakoś tędy. Uwaga, chyba tyłem sobie zawrócę. Halo, panie. Dobra. Dużo się nie sprzedało. Po 2000 za paczkę, 300 ze zbiorów. 6800. No, liczyłem coś koło 20. To chyba, że to jest za tonę. Możliwe, że 2 za tonę. No to ile w takim, kurde? Czekajcie, ja sobie tutaj przeparkuję ten samochód. Pytanie, ile w takim razie jest na takim kartonie? Przyspieszymy trochę czas, żeby się to nam pojawił jeden. O! I dobra, i teraz powiedz mi. Nie to, chcę zobaczyć w ten sposób. Jedynie co, to trzeba zobaczyć, jak to jest, 4 litry, dobra, czyli lecimy do maksa i obserwujemy 9. Trzynaście. Na jednej paczce, nie? 18, ile będzie w paczce? Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia osiem. 32. Jest dalej jedna paczka. Trzydzieści siedem. 8. Ciekaw, ile jest w tym jednym. 42. Nie, jak się nie da wysypać, ale myślę, że będzie chyba około 50. 47. A, jednak więcej jest. Chyba, że tutaj musimy jeszcze 100 litrów, czyli 100 kilo. Mniej więcej tak. Może tak też być. Dobra, jest 62. No, zobaczymy. Tak, mi się wydaje, że to chyba są w setkach. To będzie liczone. Osiemdziesiąt trzy i dalej mamy jedną paczkę, dobra.
89. Dziewięćdziesiąt cztery. Dziewięćdziesiąt dziewięć. I teraz się powinien pojawić drugi. 105. I dalej jest jedna paczka. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Idziemy spać, bo widzę, że tutaj nam się zrobiła noc. Idziemy sobie kimać. Odsetki, koszty. Koszty utrzymania ziemi. Koszty utrzymania ziemi są tanie. Tanie, no. To się nie mówi, że tanie. Aha, i teraz mamy trzy już nagle. Skup mleka u Ludwika. Sprawdźmy, właśnie. O kurde. Mleko na utrzymaniu po dwa. Ojej, marchewka. Marchewka, cebula i to nie wiem, co to jest. Ale to są, tutaj można ładnie się bawić w tym. O, możemy ładnie tu inwestować. Mleko myślę, że chyba jeszcze tego maksymalnego poziomu nie dostało. Wióry 147, co prawda. No i co, no dobra. Po prostu zgaszę światło, bo to prąd nie żarło. Wow. Dziwne rzeczy się tu dzieją, z tym widzę. Dobra, lećmy sobie to zawieść od razu, tak samo tam. Gdzie się krowy schowały? O, to zjadłeś. Ile to w ogóle u krów mamy? Proszę mi powiedzieć, dobra, słoma 6500, to musimy słomę utrzymywać cały czas w poziomie tego samego. Dobra. Nawet dwie słomy dałbym. Znaczy jak po prostu mnie nie będzie, to one tutaj będą miały cały czas, że tak powiem, za zapewnioną słomkę, tak? Cały czas tu będzie im się, że tak powiem, gromadziła. Jeszcze jedną przyniesiemy, to jest 1500. W takim wypadku, pyk. I niech tu się nam obornik robi. Powiem szczerze, że tutaj bym mógł dość mocno potem przeinwestować właśnie w obornik. Dobra. 20%, 60%. Woda jest, słoma jest, trawa jeszcze jest, ale trzeba będzie nad nią już myśleć. Dobra, także dziękuję za oglądanie.
i zostawcie subskrypcję, komentarz. Na razie.